Kampania Energia jest w nas wystartowała jako część znanej na całym świecie akcji Godzina dla Ziemi, za którą stoi organizacja WWF. Celem, jaki postawiła sobie marka Siemens, było zaangażowanie w ideę dobroczynności polskich internautów. Za każde 10 tysięcy osób popierających akcję w internecie, marka Siemens zobowiązała się przekazać super energooszczędny sprzęt AGD rodzinnemu domowi dziecka. W wyborze odpowiedniej placówki pomogła Fundacja Świętego Mikołaja, która ma wieloletnie doświadczenie i doskonale zna specyfikę rodzinnych domów dziecka. W efekcie liczba 10 tysięcy internautów, którzy wsparli akcję, została osiągnięta w ciągu zaledwie kilku dni i rodzinny dom dziecka w Nowym Bronowie jako pierwszy otrzymał energooszczędny sprzęt AGD marki Siemens, chłodziarko-zamrażarkę, pralkę oraz zmywarkę. Dzięki temu rodzina otrzymała pomoc w codziennych obowiązkach, a jej domowe rachunki za energię ulegną w przyszłości znacznemu zmniejszeniu. Zwracamy uwagę na to, aby dzieci uczyły się poprzez naukę życia. Uczymy również dzieci pracy, aby poprzez to, jak pracują, uczyły się również, że trzeba szanować pracę innych ludzi. U opiekujących się placówką państwa lewickich pojawili się przedstawiciele marki Siemens, którym towarzyszył Borys Szyc. Wspierający akcję aktor chciał osobiście przekazać sprzęt mieszkańcom domu. To jest finał akcji Energia jest w nas, to Siemens prowadzi. Byśmy oszczędzali energię. Poduczymy Was trochę, jak tą energię oszczędzać. Spotkanie stało się też okazją, by porozmawiać ze Sławomirem Zawadzkim, ekspertem marki Siemens, który opowiedział o możliwościach nowoczesnego sprzętu AGD. Na opłukanie takiego talerza, jak myślicie, ile wody zmarnujecie? Puszczamy wodę, myjemy jeden talerz, odstawiamy, bierzemy następny, a woda leci. Myjemy 2 litry. Także z tego, co tu mamy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 litrów wody. A zmywarka wam, wiecie, jest dużo wody. Teraz nowa 6,5. To na umycie 150 elementów, które się mieszczą do zmywarki. Nie? Sławomir Zawadzki pokazał najważniejsze funkcje nowego sprzętu, które na co dzień pozwalają oszczędzać energię. Po prezentacji sprzętów dzieci postanowiły oprowadzić Borysa Szyca po domu, z dumą prezentując swoje pasje. Sam aktor nie oparł się pokusie zabawy z zamieszkującymi dom zwierzakami. Dzień był pełen emocji, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców domu, a to dopiero początek akcji Energia jest w nas, za którą stoi marka Siemens. Inne domy dziecka czekają na energooszczędny sprzęt. Następne 10 tysięcy osób to kolejny obdarowany rodzinny dom dziecka. Każdy może pomóc. Wystarczy wejść pod adres energiajestwnas.pl i kliknąć w przycisk Przyłącz się.